Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Hype, The Time Quest. W tym odcinku naładujemy sobie klejnot ludzkości, widoczny na dole, na środku ekranu. Taki jeszcze nie naładowany, bo tym się właśnie zajmie nasz przyjaciel Smok Zatila. Wraz z nami na grzbiecie, a później udamy się do kolejnej pory dnia, a raczej roku. Dzięki właśnie temu klejnotowi. Świeci się, błyszczy, ale my nie chcemy przychodzić tutaj, bo klejnot ludzkości będzie można naładować tylko nocą. Tutaj może sobie pozbieramy co nieco. Nie wiem, czy jeszcze mi czegoś brakuje. O, miksturek na pewno. Orzechy niezbyt. O, zebrał, czyli miał jeszcze. Może coś tam brakło. Ale kaska też się przyda, dziękuję. To biegniemy. Nie toperze. Już zabijanie ich nie ma sensu. Wcześniej dostaliśmy tutaj strzały i miksturę, ale teraz to już... Zabijanie ich pozbawione jest sensu w tym momencie już. Przychodzimy. Witaj, Zatilo. Teraz, Hajpie, wiem, że jesteś szlachetny i dobry. Upewniłem się o tym, widząc cię w tej zbroi. Jesteś zdziwiony, że znalazłeś zbroję w barwach Taskana IV? Nie stało się to bez powodu, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Masz przed sobą jeszcze długą drogę. Znalazłeś klejnot ludzkości, który reprezentuje wszystkich mężczyzn i wszystkie kobiety wraz z całym dobrem i złem, które w nich jest. Masz teraz klejnot królewski, symbol mocy człowieka i klejnot ludzkości, symbol tego, czym jest człowiek. Dobrze, wsiądź na mój grzbiet. Nadszedł czas, aby naładować twój klejnot energią z nieba. Więc zdobądźmy kolejne pokłady mocy. Tym razem... Nocne latanie. Klejnot ludzkości wymaga więcej energii niż klejnot królewski. Aby go w pełni naładować, potrzebujesz 50... Dobra, tyle wystarczy. To się wszystko powtarza. No, dopiero 4 minuty minęły. Także lecimy. Przytrzymujemy shift i zasuwamy. Przy czym ja przytrzymuję shift. Chyba można kapstroka kliknąć. I też Zatila będzie trzymał prędkość. Tak. Zobaczcie, jak spada nam życie powoli. Tam w lewym dolnym rogu. O, tu będzie zwiedzać dość ciekawe miejsce. Lecąc tym tropem tych pryzmatów. Jeżeli dobrze pamiętam. A nie, to jeszcze dalej. Nie, to już jest tutaj. Tutaj jest pewna lokacja, która w przyszłości, do której z pewnością się udamy, będzie dość istotna. Ale to kiedy indziej. Dobrze się spisałeś. No, naładowałeś klejnot energią z nieba, teraz przelatują smoki i będą chciały cię zabić, a ty leć w stronę lądowiska. No, powiedziałby to ładnie, ale to samo chodzi. Lecimy prosto do celu.
One padły, one nic nie zostawiają? No właśnie, to są jakieś życia. A, tu jest drzewo. Te ich tak to kawalki. Zderzmy się z nim. To dobry pomysł. On opanował to do perfekcji. Czas na powrót. O, no w dół mi chodziło. Zwolnij, Zatila. Nie mogę wylądować. Las. Panowanie Taskana drugiego. Wspaniale latasz, Hajpie. Zaczynam sądzić, że wszystko umiesz. Wiem, że spotkamy się jeszcze. Nie martw się o Goguda i swoich przyjaciół rozbójników. Nie mogę wtrącać się w ich życie, ale wolno mi ich ochraniać tak, by o tym nie wiedzieli. Pewnego dnia zrozumiesz, dlaczego nie mogę tego zrobić dla ciebie. Szczęśliwej drogi, Hajpie. Okej. Tutaj wilki, które teraz rzucą na dwa uderzenia. Jaki jest właściwie sens zwiększenia mocy, kiedy przechodzimy przez kolejne czasy przeciwnicy także są coraz trudniejsi. Nie. Chodźcie. Kasa, kasa, kasa. Czyżby ten wilk był złodziejem? W ogóle przepraszam, że nagrywam ten filmik, jak jest noc. Ale skończyły mi się złote marchewki. Już nie zrobię dnia. Takie nawiązanie do Fable'a. I takie spadnięcie, bo jestem słaby. No, ale żeby chociaż ci coś nauczyć na swoich błędach. Nie, to ja spadnę dokładnie w tym samym miejscu. Jeszcze może mnie zepchnie teraz do tej dziury. No, no, no pewnie, nie? Najlepiej. No chodź tu. No, no, no. Namierzanie celu. Podejdź. No, fajnie było. Super się bawiłeś. Ja po prostu przebiegnę. Fajną mam tarczę. Fajnie. Taka jest moja zbroja, jak jest moja tarcza. Świetnie. Super. Świetnie się bawię. Wiecie, nietoperze? Zarąbista zabawa. O! Kto to? Kto ty? Nigdy nie przyzwyczaję się do tego, że latasz na smoku, Hajpie. Pozwól, że przedstawię ci Belhera. On jest... powiedzmy, że jest nieco osobliwy, ale nie niebezpieczny. Powiedział mi, że chciałby cię zobaczyć, więc... Tak, znamy się. Widziałem cię w chmurach i widziałem jeszcze coś. Jedną z mych wizji. Przesłanie. Pewnego dnia przybędą oczy światła. Nic nie będziemy mogli zrobić, ale on... Tak! Rycerz w zagubionej zbroi! On tak! A co ja mówiłem? Nik, nik, nik! Nik, nik, nik! Tak, no cóż, chyba nie wszystko zrozumiałem, tak czy siak. Widzę, że masz pancerz. Widziałem go razem z twoim mieczem na starym sztychu. Pod sztychem był napis Oręż dobra. W różnych królestwach te bronie
pokonywały złe istoty, których ślepia odbijały światło. Niewiele poza tym odkryłem. Jest jeszcze jeden klejnot. Klejnot prawości. Musisz go szukać w epoce, do czemu on której przewija tego sam? Przykro mi, ale to muszę wszystko, klikać. Co wiem. Idź teraz. Życzę ci przyjemnej podróży w czasie. Wróć do mnie, jeśli jeszcze tu będę. A więc przenieśmy się. Jestem Ej. Przekonany, że uda ci się wrócić do... Nie gadaj do mnie. Ja chciałem się przeteleportować, tak można powiedzieć? Czy przenieść w czasie? Dobra, powrót do przyszłości. Co tu mamy? Jest jesień. Są beczki. Wow, gdzie on spadnie teraz? Jesteśmy zbombardowani. Jest spokój. Aż zbyt... A nie, jest nasz gogut. Ale stary teraz. Wielkie nieba, Hajpie. Zaskoczył cię mój widok, prawda? Riot nieświadomie przedłużył mi życie w wyniku swoich eksperymentów. Ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zważywszy na czasy, w których żyjemy. No dobrze. Co to miałeś znaleźć? Ach, tak. Klejnot. Klejnot. Już wiem. Klejnot prawości. Ha. Nie. Jeszcze nic nie znalazłem. Obecnie w Toras trwa wojna domowa. Młodzi nie mają już dla niczego szacunku i są tak gwałtowni. Mhm. No dobrze. Hej, Hajpie. Zapomniałem. Pewna rycerka chce się z tobą spotkać. Twierdzi, że jest posłańcem Taskana III, ale jej nie wierzę. Zamknąłem ją w mojej tajemnej komnacie. Nigdy nie miała do czynienia z magią, biedactwu. Dobra, miałem nie przewijać, ale bez przesady. Nie będziemy słuchać tego kaszlenia. Dobrze, więc sprawdźmy, jaką rycerkę on tam złapał. I ta zmiana muzyki na taką spokojniejszą. Nie wiem, czy ktoś... A może ja tylko tak słyszę, że jest inaczej. No, nie ma tej skrzynki. Ja wiem, że tu kiedyś jest skrzynka. No, tak śmiesznie brzmi, nie? Że tu jest skrzynka. Tylko, że kiedyś jest skrzynka. Dobrze, nawet nie będziemy tam szli. Też sprawdzimy, czy jest w ogóle... Musi być zamknięte, musi. Dobra, więc na szybko sobie jeszcze otworzymy tą komnatę. To było tu. Ten guzik najpierw. Wtedy ten najprostszy na dole. Jak się dobrze pamiętam. Mhm. I teraz tutaj trzeba sobie wykonać ten skoczek. Kolejność jest ważna. Naciśnięcie wszystkich guzików po prostu losowo nic tam nie da. Ojej, nie, ta kamera. No i pach, otwarte. Jene, kamero.
Ale kto jest zamknięty? I co ma nam do powiedzenia? I czy faktycznie tą rycerkę przysłał nam Tuscan III? Tego dowiemy się już w kolejnym odcinku Hype The Time Quest. A na razie żegnam się z wami. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!